Siemanko wszystkim, z tej strony Aki, witam was w kolejnym odcinku z Silent the Whispered World 2 i jesteśmy z Potem. Próbujemy pomóc temu Janusowi dostanieć się tego odłamka. Nie mam pojęcia w ogóle, jak się za to zabrać. A tu? Aha, czyli to też radę? No nie mów, że wejdziesz tą dziurą mu do... Co jest grane? Dobra. Teraz tak. Oczy. A mnie pierdyknął. Czyli tak się tego nie pozbędę. No nie, teraz mnie tym bardziej pieprznie. Zejdź mu do paszczy. To chyba miało tak nie być. Do nas, że... Po rogu wejdziemy na górę. Skórzany żagiel? Połknij mnie. Dobra, wejdź po rogu. Ja chcę do nozdrzy. A teraz jak nam pobiegnę? Naskoczy. A tak. Teraz się palę, a jak jeszcze on mnie zje, to co się stanie? Czy cokolwiek to się zmieni? Czy po prostu wypluje? Nie no, wypluje mnie taką.
Nie, tu nawet nie wejdę. Ja pierdzielę. No przeleć na drugą stronę. Dobra, najpierw nas, potem ogon. No, podpalił mnie. I teraz do żagla. Dobra. No teraz sięgniesz językiem. A nie, nie sięgniesz. A jak wyjdziesz z głowy? Okej, okay, i teraz? Strzel do jednego oka, ale nie idź na samą górę. Wiem, co muszę zrobić. Już wiem, już wiem, już wiem. No, co jest z tą myszką dzisiaj? Zjedz mnie. Zjedz mnie, wypluj. Bądź grzeczny. Ale że on w ogóle nie poczuł, że się go zjadło. Znaczy, że się go spaliło. Dobra. Ale chyba jesteśmy za mali teraz. Zjedz nas. Nie da się tylko przyspieszyć? Nie da się. Podpal się. A potem trzeba je spalić tamto na górze. Chociaż nie wiem, czy tego nie zaboli przypadkiem. A przy okazji zaboli wtedy i nas. Ja mam pomysł teraz. Dobra, bierzemy to, wchodzimy na górę, zejdziemy do tego i to wciągniemy. Dobra. Złapał choróbsko od tego. Od smoka. Teraz na tutaj. A wyżej się nieco podjechać możesz?
Wyciągaj. No. Jeszcze. Chyba na tym będę miała problem dzisiaj. Poszło. Myszka mi coś szwankuje. Spotty, Jest wróciłeś! sireni. Spotty! Udało ci się! Hurra! Nie rzucałabym tak tego. Ze sobą starszego Janusa. Nie jestem taki stary. Nie, tylko pewnie z 1000 lat masz. Muszę pospieszyć do sali tronowej i z powrotem do obozu. Kim jesteś? Dziękuję wam. Uważajcie na siebie. Do widzenia. Odwiedź nas ponownie. Ciao. Kamienie nas chyba nie polubiło. Chociaż może jeden, a drugi już nie. Janus! Reni! Jak to zrobiłaś? Łatwizna. Pomógł mi Spot. Czy masz odłamek? Jest tutaj. Jest taki mały. Myślałam, że będzie większy. Mam nadzieję, że robi to, co powinien. O tak, panowanie fałszywej królowej dobiegnie końca. Do sali tronowej. Zapytaj. Dobra, zapytajmy. Chcesz skrzywdzić fałszywą królową? Oczywiście, przecież na tym polega rebelia. Psia krew, jak to działa? Może ma to coś wspólnego z polem magnetycznym. Spróbuj skierować w różnych kierunkach. Nic. Myślałem, że Janusz zna drogę. Założyłem tak, ponieważ miał odłamek. Oszalałeś? Ta głupia rzecz nie działa! Daj mi go, proszę. W imię wielkiego gracza wskaż drogę. Co to za brednie? O co chodzi z tym odłamkiem? Dobra, nie mówmy mu, żeby pokazał nam czy coś. Skąd ta afera o odłamek? To jest ostatni odłamek z lustra. Tylko on może nas zaprowadzić do sali tronowej. Cicho! Jeśli wpadnie w ręce fałszywej królowej, to nikt jej nie odnajdzie, a jej rządy w Silence pozostaną niezagrożone. Dlaczego im to powiedziałeś? Taka jest wola wielkiego gracza. Jeśli to prawda i to jest odłamek lustra, to dlaczego nie widzę w nim swojego odbicia? Ponieważ tylko prawowity władca może się w nim ujrzeć. Sprawa zamknięta. Ty nim nie jesteś. Niemożliwe! To musi być zły odłamek. Hej, ten biały lok wyjątkowo pasuje do mojej urody, prawda? Widzisz swoje odbicie? Ona kłamie. Ha, przyznaj, przez chwilę w to wierzyłeś. Gdybym była władczynią, moim pierwszym rozkazem byłoby rozwiązanie monarchii. Hej, dlaczego nikt mi nie powiedział, że mam coś na twarzy? A, Reni się właśnie zobaczyła. Na nosa. Dzięki, że pozwoliliście, żebym wyglądała jak klaun. Okazało się, że Reni jest królową. Co ty powiedziałaś, Reni? Ona widzi swoje odbicie? Ona jest prawowitą królową? Niemożliwe, to przecież dziecko. To szaleństwo. O, super! Zawsze chciałam być królową. Czy w koronie mogę mieć rubiny? To nie jest zabawa, Reni. Wiesz, co oznacza bycie władcą Silence. O, to wolę być znowu sobą. O czym ty mówisz? Jeśli ty jesteś królową, to kim ja jestem? Jej błaznem, kim innym? Moim bratem oczywiście. Reni, jeśli ty jesteś królową Silence, to znaczy, że to wszystko dzieje się w twojej wyobraźni. Jestem tylko postacią w twoim śnie, jak wszyscy inni. Wiesz, o kim mówię. Sadwick! Tak, juhu! Jesteś moim Sadwickiem! Oj, czapkę przypomniała sobie, że czapka tu jest. Obiecałeś, zakładaj. Powiedziałeś, że założysz czapkę. Zakładaj czapkę Sadwika. Czyli ponownie rozwalisz lustro. Kompletne szaleństwo. Zapytajmy Szany. Przepowie, że pokonamy fałszywą królową i pomożemy Reni w odzyskaniu tronu. Jeśli to nasze przeznaczenie. Co? Nie śpieszmy się. Poszukajmy Szany po wschodzie słońca. Wtedy usłyszymy przepowiednia. Do tego czasu żadnych domysłów więcej. Wszyscy odpocznijcie. Ja stanę na straży.
No, coś jej się nie podoba. Nie zdziwiłabym się, jakby to ona miała coś w związku. Dlatego Sadwik uratował Noah, bo Noah jest kolejnym Sadwikiem. Być może. Chyba. Żeby ktoś pomógł królowej. Nie wiem, tylko domyślam się. Wow! Kalimar. Fantastyczny! Nie zgadnę. Poszukiwacze tam będą? A nie mówiłam? Dopóki żyje, to miasto nie jest stracone. Szlak. No się wydarłaś do nich, to co się teraz dziwisz, że się odezwały i będą nas gonić. Kyra jest taką debilką w tej grze. Wszystko musi być po jej myśli i jeszcze chodźcie, szybko. Zwraca na siebie uwagę. Niewiele brakowało. Co to za rudera? Mrót jest zabijający. Na miłość, bądźcie cicho wszyscy. Jak się wystraszyłam. O, nie mogę oddychać. Sadwik, proszę mnie. To nie ja, to Spot. To nieprawda. Poszukiwacz cię zje. Nie przejmij się twoim mieczem. Proszę, daj mi się tym zająć, Kyra. Miejdź tam. Nie martw się, nie widzi mnie. Ukryjcie się tu. Jestem królową, ocalę was. No nie, znowu. Beczka, latający krab. No ja chcę coś ostrego, żebym... O, o, o. Chyba te mysze. Ukryj się. Beczka. Pachnie jak to coś, co pani Klok dodaje do kawy. A bo na drzwi coraz bardziej. Mogę łaskotać. Nie zauważysz mnie. Nigdy mnie nie zauważycie. Dobra. I jeszcze łódka. O nie! Nie mogę złapać równowagi. I teraz odwiąż linkę. No i pociągnijmy za paluszki. Jeden. Ostrzegałam go. Ostrzegałam. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Ruszajmy. Nic nam już nie grozi. Jak ona to zrobiła? Jest królową. Nieważne, chodź do miasta. Ciekawe, jak głęboka jest woda. Sadwik, idziesz?
Tak, tak. Chyba go dobiło to, że jest klaunem. Jaki mamy plan? Może powinniśmy się schować pod płaszczem Reni. Pójdziemy kanałami. Dotrzemy nimi prosto do Doliny Upadłych Bogów. To tam mieszka Shanna? Ekstra! Poszukiwacze nas rozszarpią, kiedy postawimy stopę na moście. Dlatego odwrócimy ich uwagę za pomocą bomby. Chodźcie! Szaleństwo. Chodź, Noa. Szybko! O czym ty mówisz? Jestem Sadwick. Pospiesz się. Ale focha strzelił. Odliczanie rozpoczęte. Pozytywka! Czy nie? Jasna. Cicho. Nie, cholera. Nie chcę nic mówić, ale właśnie rozwaliłaś. Widzicie? Mówiłem wam. Co teraz? Nie skoczyłabym tam bez para. Nie powinnaś tam zależeć. Hej, pomóżcie mi przerzucić tę deskę nad przepaścią. Stańcie wszyscy na jednym końcu. Świetny pomysł. Ja bym użyła spota, żeby to... Potrzebny mi dobry rozpęd. Deska sp... Nie skoczę, jest za da... Ktoś inny... Coś inne. Sadwick, wejdź na deskę i skocz. Dobra, jak chcesz. Nie, nie uda mu się. On słabo skacze. Za to spadanie jest moją specjalnością. A może spot? To wina słowa. Naprawdę uważasz, że mogłabym tobą rzucić? Rzucaj. Tak myślałam. No tylko, że... Świetnie ci idzie. Tylko teraz tak stutnia. Spróbuj być nieco cięższym. Czy jak się opije wody, to będzie cięższy? Świetnie. Myśl. Nie. Potrzebujemy większego cię. Nie. Pominam mini gry i sami to zrobili. O nie! Jesteśmy bez spota. To się źle skończy. Poradzisz sobie, Spotty. Musisz tylko dobrze się rozpędzić. Wybierz odpowiedni moment do skoku. Skup się na celu. Niech Sepa będzie z tobą. Spotty! O nie! Mówiłem.
musimy pomóc Spotowi. Wpadł do wody, przeżyje. Szybko! Chodź, Reni, szybko! Ale Spot! Zbierzemy naszych ludzi. I spotkamy się w porcie, dobrze? Jasne. Hej, nie obchodzą mnie wasi ludzie. Chcę dotrzeć do Szany. Nikt cię nie zatrzymuje. Obstawiam, że to źle, że my pójdziemy za nimi. No. Pójdziesz w końcu? Dziękuję ci bardzo. Ale za to chyba punkt kontrolny był, więc możemy skończyć sobie. Lud Kalimaru musiał się mocno wkurzyć na swoich bogów. Samuel mówił o jednym bogu, ale czy on miał wiele twarzy? Tam widzę. Nazwał jednego z nich wielkim graczem. To pewnie był przywódca wszystkich bogów. Pewnie byłoby lepiej, gdyby zabrali głowę fałszywej królowej. Reni, Kaira, gdzie jesteście? No, widzę, jedną stoi tu, a druga tutaj. Ale... Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do łapkowania, komentowania, do subskrypcji kanału, a także wciśnięcia tego dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia na temat najnowszych filmów. Odsyłam was również do moich innych serii z The Sims 4 oraz My Tam at Portia. Trzymajcie się, no i hej!